Czyli tak, proszę Państwa, mniej więcej wygląda Warszawa tutaj na trasie do Kalenicy, katolickiej w Polsce, a proszę Państwa, przy Muzeum Narodowym w Warszawie. I wszystko, proszę Państwa, teraz skupiło się na moście Poniatowskim tu w centrum, no bo jak będziesz inaczej jechać? Stary papież, stara wiara, stary tramwaj, stara Europa, stara Polska, nerwowa jest Polska, hipochondryczna. No ale jednak te kopyta w kieszeni, ten łeb do góry i marzenie o Ameryce. Ale przecież Amerykanie to zaglądają do Biblii, a tutaj Polacy są tak bardzo wściwscy, jako święci od papieża, jako Polacy żebracy. Tylko myślą o tacy, o kubeczkach, na ręce, na napiwki, na rękę żebrzą. I jak tylko się da, oczywiście, że okłamują się, oczywiście, że kłócą się ze sobą awantury i skandale i reczkowe robią, jak ostatnio w galerii 26 Stalowa Art Gallery. Pan Fabiański, dyrektor, powiedział, proszę Państwa, od dzisiaj na wernisażach nie będzie już wina, alkoholu w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że Wy Polacy nie umiecie się zachować. Także katolicka Polska, a jest ateistyczna, tak jak i ateistyczna, są Żydzi, Żydokatolicy. Pałac Kultury Stalina i Lenina. No i dzisiaj, proszę Państwa, okazało się w Stalowa Art Gallery, że cały system tę Rumunkę naszą zamienił w dziadówkę. No, Rumunkę, Rumuna tego Ireczka zamienił w dziada. No bo jak nie będzie pił alkoholu, no to pewnie i tak nie będzie przychodził. Ale po co to było im się awanturować do tych hostes, do tych dziewczyn? On mówi, uch, ja znam dyrektora, dziadówko, masz dolać mi tego wina. I się awanturował, a ona widziała, że pijany dziad i po co? Także przez Wisłę, proszę Państwa, most Poniatowskiego i Stadion Narodowy wasz, gdzie was tam poniesie, wasz papież tam był. Po świadkach, bo tu nie ma ani świadków teraz w Warszawie, w XXI wieku, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani prawosławnych. Nie ma, nie ma. Są tylko wyznawcy papieża i dlatego są takie owoce rzymsko-łacińskie. A po czym odróżnić Amerykanina z USA, stamtąd, z Anglo-Ameryki, Białystok, choćby, od Polaka odróżnić? Że Polacy do Biblii nigdy nie zajrzą, a Amerykanie to prezydenci amerykańscy rękę na Biblii kładą. A tutaj o, są rechodupki i ho, ho, ho. Najbardziej cieszy się u świętej Anny w niedzielę i święta zakonnica Lilianna, która dzieci po główce pogłaszcze. Uśmiecha się, żeby jak najwięcej jej pieniędzy na tacę dać. Czyli, że tak zachowują się Polacy, że wracają. Czyli, że pan dyrektor Fabiański w galerii 26 Stalowa Art Gallery Rumunkę Irę zamienił w dziada. Siwy, curly haired man dziad. Także to wszystko z rotundy z centrum Warszawy, z Marszałkowskiej, z Pałacu Stalina Kultury. Lenina to jedzie. Katolicka Polska, a Warszawa na trójkę jest przesądna, wrażliwa plac. Trzech krzyży, mysia trzy itp. I święta trójca, kult kobiety, no i papież. No i tutaj mamy dom partii, tam giełdę angielską, w katolickiej Polsce, a w Anglo-Ameryce Białystok przynajmniej dom partii zamieniony został w Uniwersytet Podlaski. I tam czytają i Biblię, i wszystko. A tutaj Polaczki to coś do Biblii nie bardzo, do Ewangelii. Nie, nie, nie. Ewangelię Bóg do śmietnika, dziady. 2,5 miliona i 3/4 tu w Warszawie. 2,5 miliona i 3/4 tego tutaj. 3/4 w Warszawie. Bo miało być 3 miliony. Ale Janek Witek mówi, że to jest wielka dziura. A potem, że na Ursus jedzie. O, jaka wielka ta Warszawa. Ja mówię, no wielka dziura katolicka. Moherowa. Także rechodupstwo wielkie. A my chodźmy, jedźmy na Gorzów. Saska. Także
się nie zatrzyma. Dopiero na Saskim. Także jedna Polka, Bożena Rossa, tu niewiele nauczy Polaczków. Także widzicie Państwo, jakie to cudo dzisiaj przy 25 marca 2015, że tych wszystkich żebraków system zamienił w dziaduli. Proszę Państwa, 2,5 miliona i 3 czwarte. Także często spotkasz Polaczków, którzy stoją i gapią się. Przed sekundą taki się gapił, taka dziadyga. No taka wścibska i ciekawa, ja mówię, kup sobie Biblię, egzemplarz Pisma Świętego. Tak jak Zeberka 3000 lat temu, tak ten jego naród nie mógł się poprawić i nie mógł się zmienić. Także żebrzał od tyle tysięcy lat, jak Zeberka, ale w dziadów zrobił system. 2,5 miliona i 3 czwarte.